Michał nie jest pewien, jak dodać 189 plus 608. Pomóż Michałowi, wybierając spośród poniższych zadanie, które jest takie samo jak 189 plus 608. Przyjrzyjmy się tym przykładom. Zacznijmy od pierwszego. W sumie to wszystkie one zaczynają się tak samo. Wszystkie mają na początku jedną setkę, gdzie tutaj widoczna jest jedna setka. W liczbie 189 na pozycji setek stoi jedynka. Czyli ta jedynka oznacza jedną setkę. Dalej, znowu wszystkie przykłady mają tak samo. 6 setek, 6 setek i 6 setek. Skąd się wzięło 6 setek? W liczbie 608 na pozycji setek znajduje się szóstka. Reprezentuje ona 6 setek. No to już wiemy, dlaczego w tych przykładach mamy 6 setek i dlaczego wcześniej była jedna setka. Dalej, znowu we wszystkich przypadkach mamy 8 dziesiątek. Póki co wszystkie te przykłady wyglądają tak samo 80, 80, 80 skąd mogło się wziąć 80 w liczbie 189 na pozycji dziesiątek stoi ósemka, co oznacza 8 dziesiątek? No to sprawdzamy dalej. Tu się chyba zaczynają różnice. Sprawdźmy po kolei w pierwszym przypadku mamy dalej 9 jedności, skąd się mogło wziąć 9 jedności? W liczbie 189 na pozycji jedności stoi właśnie dziewiątka, czyli dalej mamy 9 jedności. I na koniec pierwszego przykładu mamy 8 jedności. Skąd 8 jedności? W 608 na pozycji jedności mamy ósemkę, czyli stąd właśnie 8 jedności. Czyli ten pierwszy przykład jest rozpisany poprawnie. Uwzględnione są wszystkie te cyfry. Ze wszystkich pozycji, z wyjątkiem tego zera. Dlaczego to zero nie zostało uwzględnione w tym spisie cyfr? Bo to by było 0 dziesiątek, a to oznacza 0. A zero przy dodawaniu nie zmienia wartości całego tego wyrażenia. Czyli ten pierwszy przykład oznacza to samo, co nasze pierwotne dodawanie. Sprawdźmy jeszcze te pozostałe przykłady. W tym przykładzie 8 dziesiątek zapisane jest dwukrotnie. W pierwszej liczbie rzeczywiście mamy 8 dziesiątek, ale w tej liczbie ósemka znajduje się na pozycji jedności. Tu powinno być jedności, a nie dziesiątek. W tym przykładzie mamy 8 jedności, jest ok, ale dziewiątka znajduje się w tej liczbie na pozycji jedności, a tu są dziesiątki. Tu też powinny być jedności. Żadnego z pozostałych dwóch przykładów nie zaznaczymy jako poprawnego. Zróbmy jeszcze jeden podobny przykład. Który z poniższych przykładów dodawania jest taki sam jak 525 dodać 379? Rozbijmy te liczby. Mamy 5 na pozycji setek, czyli 500, w drugiej liczbie mamy trójkę na pozycji setek, dodać 300, dalej mamy dwójkę na pozycji dziesiątek, dwie dziesiątki, czyli 20. W drugiej liczbie mamy 7 na pozycji dziesiątek, czyli dodać 70. I na koniec pozycja jedności piątka, czyli dodać 5 i w drugiej liczbie 9, czyli dodać 9. Który z tych trzech przykładów jest taki sam jak ten zapisany tu na dole? 500, dodać 300. W tym pierwszym przykładzie w ogóle nie ma setek. Możemy go wykreślić w całości. 500, dodać 300, dodać 20, dodać 70, dodać 5, dodać 9. To dokładnie to samo, co wcześniej zapisałem. Ta odpowiedź jest OK. Zaznaczamy jako prawidłową. W ostatnim przykładzie mamy 90 zamiast 9, 5 jest OK, ale tu mamy 7 zamiast 70, 7 jest na pozycji dziesiątek, a nie jedności, jak tu. Ten też wykreślamy.